Projekt uchwały w sprawie zadań priorytetowych na rok 2013. Paragraf pierwszy. Pozostałe środki finansowe w wysokości 1000 zł o realizację zadania pod nazwą wymiana źródeł światła lamp publicznych na energooszczędne według wskazań dzielnicy przyjętego uchwałą nr 3029 przez 272 przez 2013 z dnia 19 lutego 2013 roku przeznacza się na zadanie 9 Liceum Ogólnokształcące, organizacja wymiany uczniowskiej w ramach współpracy ze szkołami włoskimi. Paragraf drugi, uchwała wchodzi w życie do podjęcia. Proszę Państwa, 10 tysięcy złotych, które przeznaczyliśmy na modernizację oświetlenia. Okazuje się, że taką modernizację dla trzech źródeł światła można przeprowadzić za tą kwotę, to znaczy jedno około 3 tysięcy złotych kosztuje, także te 1000 złotych, które nam pozostaje po tym zadaniu, tutaj jest propozycja, żeby przeznaczyć to na wymianę między młodzieżą włoską i polską. Ta wymiana już właściwie w chwili obecnej ma miejsce, bo zdaje się Włosi już wczoraj chyba przyjechali. I to jest kontynuacja zadania, które już miało miejsce wcześniej i myślę, że było bardzo udane. W czwartek ma być kolejne spotkanie w ramach tej wymiany, na którym przedstawić pan Kasia Łódź będzie na takim spotkaniu w Urzędzie Miasta właśnie z tymi Włochami. Nie widzę zgłoszeń. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę o podjęcie. Dziękuję, kto jest przeciw. Dziękuję, kto wstrzymał się od głosu. Dziękuję, stwierdzam, że jednocześnie uchwała została przyjęta.